100 widzów, tylko i wyłącznie nowa pompa i aż 1000 zł do wygrania. A to wszystko w dzisiejszym odcinku. Siema, no to oczywiście Jacob i jako że Epic Games niedawno dodało nową pompę do gry, to po prostu uznałem, że musimy zrobić customa, w którym widzowie będą mogli grać tylko i wyłącznie tą pompą, która swoją drogą przez wielu proplayerów jest uważana za najlepszą aktualną pompę w grze. A zwycięzca tego customa będzie mógł wygrać aż 1000 zł. W jaki sposób? Tego dowiecie się w trakcie. Umówmy się, że jeżeli dobijecie tutaj 70 tysięcy polubień, to polecimy z kolejnym customem o keszyk. Koniecznie napiszcie mi, jakie customy chcielibyście zobaczyć. I z góry dziękuję wam wszystkim za wspieranie mnie z kodzikiem Jacob w sklepie Fortnite oraz za subowanie kanału z dzwoneczkiem tam na dole. Po moje ciuszki zapraszam na jakjacob.pl, a teraz życzę wam wszystkim miłego oglądania. Niestety nie ma równej setki. Clickbait alert. Jestem mega ciekawy, jak dużo osób sobie poleci tutaj na Hydro. Bo jak ktoś nie wie, tam mam bota, u którego można kupić tą pompę. LOL, jakby z czego widzę, na Hydro nie poleciał totalnie nikt. Tutaj widzimy, że koledzy biegają koło siebie i szukają pompy. A nie, ten ziomek ma pompę i on go goni, wytyfy! Trzeba pójść 0 HP na koncie i tutaj Dominik będzie go w tym momencie podjeżdżał. Widzimy, że Dominik już się buduje i zabija Czapusia. Czapuś. Ktoś pytał? Co poszło nie tak? Frajer, ja nie mam. Dwa domki przeszukałem i pompy nie było. O kurda, w międzyczasie tutaj widzimy jakieś fajty w ogóle na środku mapy. Ziomek wychodzi na górę i będzie teraz podejrzał Crazy'ego. Crazy obity za 25, teraz chyba już dużo lepszy damage. Byłam lepsza, znowu wychodzi na górę i Crazy w tarapatach. Crazy w tym momencie sobie próbuje przyjąć high ground, pikuje, ale nie oddaje strzału z pompy, jakby nie wiem dlaczego. Crazy'emu udało się troszkę uciec, ale widzimy, że chyba już nie ma za dużo materiałów, a byłam lepsza cały czas go goni. Jak to się zakończy? Teraz jeszcze... pikuje, ale obija z tej pompy za jakieś, nie wiem, 15. I tutaj widzimy, że byłam lepsza. Na blisko podchodzi Crazy, bardzo mocno obija, ale też zostaje obity. Teraz kto trafi ostatnią pompę? I to byłam lepsza, wygrywa na 2 HP. Crazy, zobacz mnie, tak? Nie, zostaw mnie, tak? O kurde, ale ziomek ma dużo pomp. A co najciekawsze, Campy w ogóle nawet nie chce pikować, ani walczyć ze sobą, która go podmienia. Teraz wychodzi tutaj na górę, on stoi na left piku. Ja nie wiem, czy on sobie zdaje sprawę, że to nie jest najlepsza decyzja. Ogólnie jakby stanie w domku, który ma wszędzie okna, to nie jest najlepsza decyzja. Obija teraz typa. A typ go obija. I dalej pikuje z left pika Stranger. Dlaczego? Co robi ziomeczek, który jest aż tak daleko ze strefą? Jakby o co tutaj chodzi? Skybase jest skręcony. Brianek, by the way. I jest totalnym big brainem, bo jakby nie da się skolapsować kogoś pompą. Ma ban spady, 1000 matsów, leczenie, jakby to naprawdę ma prawo wyjść. A w międzyczasie zwykli śmiertelnicy walczą na słonych. Zawodnik Face widzimy, że teraz próbuje się wycofać. Jest mocno obijany przez Ruska, który ma przewagę w postaci 240 Hz. I teraz... to właśnie Rusek wygrywa z zawodnikiem Face, ale na jego koncie nie zostaje zbyt dużo HP, a jest podejrzany przez kolejnego ziomka i widzimy, że nie chce ryzykować, teraz próbuje sobie uciec, ale dalej go typeczek nęka. Rusek na spokojnie próbuje złapać refill, typek będzie wbijał do boksa, widzimy, że Rusek ładnie wychodzi. Ach, te herce. Oj, ta apteczka myślę, że bardzo mocno sprowokuje przeciwnika, ten już rusza do ataku i znowu spokojnie czeka. Ale teraz ładny pik tutaj ze strony rywala i Rusek musi uciekać impulsem, zrzucił jeszcze swojego rywala i go delikatnie obił. Oj, tam chyba ktoś był na third party. Nawet powiedziałbym, że na pewno ktoś był na third party. Teraz spammer ma mega mało HP, a strefa cały czas go obija. 12 HP na jego koncie, musi zabić swojego rywala, bo za chwilę skończy się to po prostu dla niego tragicznie. I tak jest, spammer przegrywa, a Kroa zdobywa już trzeciego fraga. A Brianek cały czas chilluje sobie bombę na high grindzie, w sensie Skybase'ie. Oj, i chyba zauważył, że nie jest sam, bo Bartolinio wpadł na dokładnie ten sam pomysł i też leci sobie Skybase'em. I co ciekawsze, też zdaje sobie sprawę z tego, że ma Brianka. Ciekawe w sumie, czy w ogóle są jeszcze ludzie, którzy nie mają tej pompy. Okej, najwidoczniej są. Ale ziomek ma joty od wniku. Fajnie, fajnie. Oho, nawet mamy oszusta. Typek zrobił już 2 fragi, a nawet nie ma tej nowej pompy. Chyba, że myśli, że pompa smoka i nowa pompa to samo. W międzyczasie tutaj mamy jakiś pojedynek na mega bliski dystans i widzimy, że Kubo zostaje wyeliminowany przez Okina. Bartolinio macha widzą. Albo Briankowi. A Brianek patrzy, co robi Bartolinio. O, jeszcze mamy jakiegoś fake Jacoba, który podobnie jak oryginalny Campy czeka na third party. A kolega obok w tym momencie kolapsuje jakiegoś ziomeczka, wrzuca go sobie do boksa i za chwilę to może skończyć się dla niego tragicznie. Ładnie teraz wychodzi, ale ziomeczek od razu przejmuje sobie instant ścianę. I pikuje Ruska, który tutaj widzimy, że nie ma za dużo HP na koncie. Oj, teraz chyba Jacob wskoczy do akcji, żeby sobie zdobyć jakiegoś third party killa. Ale Rusek bardzo ładnie aimowo tutaj wykańcza rywala i zdobywa naprawdę spoko refill. Podczas gdy Brianek i Bartolinio coraz bliżej siebie. Ciekawe, co panowie sobie myślą. Co się tutaj dzieje? A few moments later. Co się teraz stało z Briankiem? Jakby ja totalnie nie ogarniam. Ale wydaje mi się, że Bartolinio walił go impulsem.
Zdecydowanie tak musiało być. I Skywiz w tym momencie należy tylko i wyłącznie do niego. Aż 30 osób w takiej strefie. Teraz jeszcze widzimy, że Kison ląduje na high ground i będzie walczył z Splefem. A Splef to chyba był ten oszust. Kison teraz na niego wychodzi, obie go ze 112. I myślę, że Splef już tak naprawdę jest pozamiatany i dokładnie tak. A Bartolino cały czas chilluje. Bartolino zeskoczył z high groundu. Jakby dlaczego? Kiedy? A okej, już widzę, po prostu nie mam żadnych matsów. I teraz jeszcze wlatuje w niego Waste FN. I Bartolino musi uciekać, musi gdzieś się tutaj chować pomiędzy tymi budowlami. Widzimy, że to strasznie wyglądało i niestety przegrywa. Strefa się zamyka, że aż 12 osób. Na highgroundzie mamy Kisona. Pod nim mamy Kebaba, który już się leczy rybkami. Teraz jeszcze wychodzi na hagę. Kison prawdopodobnie za chwilę umrze. Widzimy, że już tylko 20 HP na jego koncie. Tak jest, Kison wyeliminowany. Tutaj szybko musimy się przełączyć na chociażby Jacoba, który jeszcze tutaj ma apteczki. Aż 60 HP na jego koncie. On gdzieś na low groundzie. Teraz jeszcze Crazy go pipkuje tam z góry. Crazy na pewno ma mniej HP. Tutaj jeszcze fraga dokłada Noah Rayleigh. A na highgroundzie Kebab, który tak naprawdę ma całkiem sporo leczenia. Jeszcze 80 HP na jego koncie. Musi schodzić na dół, musi szukać fragi. Tam na dole General, 1 vs 1, General czy Kebab, kto wygra? I General wygrywa całego customa. I to chyba nie pierwszy raz. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy ty już kiedyś coś wygrałeś? A tak, wygrałem jednego customa, to na pompach było. Czy domyślasz się, co robimy? Pewnie mam wion, czy coś? Nie tym razem. Nie? To nie wiem. Zgaduj, ile możesz wygrać maksymalnie. 500 zł? 1000. 1000? Wow. Całość po prostu polega na tym, że musimy używać tylko i wyłącznie nowej pompy. Masz 3 próby. Jeżeli wygramy w pierwszej próbie, to wygrywasz 1000 zł. Aha. Jeżeli w drugiej, to 500. Jeżeli w trzeciej, to 250. Okej. Okay. Ale jest jeden haczyk. Tak? Musimy wylądować na słonych. A, to już będzie trochę ciężej znalezienia tej pompy, ale no. Na co lecimy na słanych? No, możemy lecieć na maino, na największy budynek. Na koronę? No, albo sumienia, sumienia, lepiej nie. Okej. Okay. Teraz to tak przemyślałem, to możemy gdzieś na Big Bena i na ten domek obok. Czyli tutaj? No tak. A tak z ciekawości, jakby grasz tą pompą normalnie też, czy uważasz, że tactical czy charge są lepsze? Ja nigdy tą pompą nie grałem, dopiero teraz, na taką stanę. Serio? Ja. Co jest? Mam pompę i mam ziomka, a to ty. Jezu, dobra, bierzem. A ja ją zabrałem, super. Jakbyś kogoś miał, to krzycz. Biją się na mnie. Czekaj, może będę miał loot. O kurde, mam dwóch gości w boksie. A to raczej oni mają mnie. Dobra, już idę. Jeden leży. I kolejny przyleciał kiblem. Ma też niedużo jakoś, super. Jeszcze jeden leży. Tak. Jeszcze jeden na mnie, ten też ma mało. Uważaj. Ty kilofujesz go, tak? Nice! Tak, kilofuję. Masz pompę. Ale zadyma. No. Ziomek, uważaj. Możemy im wejść na plecy. Nie wiedzą one raczej. Widzieliście czy nie? Dostał daszek. Chyba nie. Nie trafiłem go. Trafiłem go. Leży. Nice. Masz ziomkę, ty masz zero. Żyj. Gdzie on jest? Nie wiem sam. Dobra. Chilluj. Ja gdzieś tutaj słyszę, stary, ale nie wiem gdzie. Na tobie. Żyję. Dobra. Nie. Nice, let's go. Ja mam kolejnego ziomka na sobie. W środku biegają tam jakoś. A no, możemy razem spikować. Podmieniaj. O, ty masz zero. Pomagam. Jeden leży. A, to był ostatni, let's go. Ziomki jedną od slerpa, uważaj. Okay. Wjeżdżają w nas. Ja nie wiem, co oni robią. Oni chyba w ciebie wjeżdżają. Spróbuj wejść do mnie, jesteś w stanie? Nie wiem, na mnie jest dwóch, więc tak. Dobra, idę do ciebie. Oho, są gdzieś przy mnie. Jeden na mnie. Dobra, to ci jednego odciągnąłem. Dobra, dzięki. Dwóch mam na sobie. No i mam ich w boksie. Jestem dead. Tak. No, kilofuje mnie. No przecież to jest żart. Fuck. Ja padłem pierwszy, więc obniżamy o 250, a nie o 500. Jeszcze mnie ziomek wyśmiał, spoko. Będę specjalnie się kampił, żeby tego nie przewalić. A, jakby żebym ja umierał, a nie ty, tak? Tak. Super opcja. Ja no, ja będę tak. Wierzę na słowo. Jest git, mam pompę. Ja też mam pompę, jest git. Ja mam fioletową, więc chill. Nową fioletową masz? Tak, i pode mną są chłopy. Pomóc ci? No, możesz przyjść. Mam ziomka! O kurde, ale dostał one pompa. Podejrzewaj nas. Może uciekamy. Biją się, wejdziemy na third party. No, to wejdziemy. Tutaj będzie, w garażu. Uważaj, góra, a ty go podjeżdżasz. Na stacji są, biją się, wysadzają się. Wierzaj w nich. Kurde, ja trafiłem w ciebie, nice. Jeszcze... Taki bambik. Dostałem. Co jest, jakie bambiki? Możesz spikować. Jeden dostał white. Mega mało, zabijesz go, nice. Drugi na mnie, o ja nie mam matsów. Pomocy. Jak? Nice, let's go. Zleconko. No. Są, przy nas. Gerzą mnie. Spoko. Na mnie. Kurde, ale że on mi 100 dał z tej pompy. Dostał 20, mam go w boksie. Dostał 80, leży. Na domku jest. Spoko. Mam go, dostał 20 white. No to niezły damage, Jacob. Dobra, jest na mnie. 35. Leży, let's go. Ach, ten damage to tak? Randomowy, nie? No, zawodzi trochę. Lama. Es? Co ty robisz na nią, nie wiem. Ziomek z nami. Typy na prawo. On się nie chce bić. Killofen ma, nam... co jest. O co chodzi? On ma wale ich. Nie no, czekaj. A to nie są customy, halo. Ja wiem, ale ja nie wiem, co on robi. A on chce zatankować.
Dobra, jakiś ziomek strzela. Podjeżdżaj, podjeżdżaj. Dobra, mamy to. Jeszcze nam podki rzucił, wy tyfy. Do pełna poprosimy. Plus dwa. Możemy tych kolejnych też zabić teraz. Ta, no tych kolejnych możemy zabić. Ale że teaming? Trochę oni ta, i mamy ziomków. Co, oni też? Ale oni też są przyjaźni. Co się dzieje, stary? No casuale, jedziemy stąd, zostawmy ich. Odjeżdżamy w takim razie. Jak nic, tak wysadzaj, dawaj. Nie mam serca, biją się. To zawracamy. Nie no, naprawdę ich zabili wy tyfy, no. Strzelaj, zobaczmy, którzy to. Tak, to są ci. Tych to zabijamy od razu. Oni nie byli fajni. Okay. Dawaj w niego. 140. Oni są mnie w boksie? Aha, okej, okay, super sprawa. Jest ziomek przede mną. Dobra, mam biki, dobra. To ja podjeżdżam tego mojego, a tego swojego. Dostał za 30, ale ta pompa jest tragiczna w moich rękach. O kuźwa. Co się dzieje? Podjeżdżam. Ja mam ziomka, ja mam ziomka. Dał mi pompę. Ten mój też stary, nawet nieźle strzela, ale tak średnio buduje. Mam mojego, ma 20 white, dobra, dostał, leży. Masz tego swojego tam, chillujesz? A. Masz mało HP, uważaj. Daję mu hita za 16, mam. Dostał, o kurde, ja mam 0. Nice. Ziomki do nas strzelają. Jakiś dziwny kolega. To jest, nie wiem, to jest bot Fortnite'owy jakiś. Ty co on robi, on stoi w miejscu. No, ten mój też nic nie buduje, to faktycznie były boty, no. Tak, tak, tak. A że jesteśmy aż tak słabi, że boty nam dobiega? Co jest? To cała ręka? Nie no, tutaj już winner będzie, więc. Okej, okej. O, jest chłop. O kurde, ale poleciałem, no. No, oni są lepsi. Też mi się tak wydaje. O Jezu, snajpę dostałem. No to delikatnie rzecz ujmując przypał. Nejdy, nejdy, nejdy jeszcze dostajemy. Może uciekajmy stąd. Możemy spróbować. Ziomek mi wchodzi do boksa. No, my tu stąd musimy jak najszybciej uciekać, bo ci goście są porąbani. Masz impulsa, żeby uciec? Ja chilluję chwilowo. Jak to skakowałem kogoś jeszcze? Tak, widzę, ja mu dałem 30 łajt tego, którego skakowałeś. I kolejny ziomek dostał ode mnie trochę po tym, po kewie. Fajnie byłoby ich dobić, ziomek na mnie. O, dostał. 30. Zaboksuję go. Dobra, leży. Dostał. Idealnie. Pięknie. Snajpa egzotyczna, wytyfy. Ziomek na plecy. Ostatnia dwójka. No to general, ja ciebie zostawiam i życzę ci powodzenia. Ale że taki jesteś. General w boksie, zabija, let's go. Ja wiem, gdzie drzewem, jest... Tak, nie, ziomek jest za drzewem, on nic nie ma. Kill off? Dobra, nice. Jak tam ci się podobało? No fajne, fajne było. Dobra, gratki stare, oczywiście w tym momencie macie screening z przelewu. Przelew? PayPal? PayPal. Z PayPala i trzymajcie się do następnych miłego dnia. Piona, powiesz cześć? Siema, widzowie.